11 lutego, Marta Haruk. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Barbara Kaśnikowska oraz prezydenci Wałbrzycha i Świdnicy wrócili z Chin. Wizyta miała na celu nawiązanie kontaktów biznesowych. Podczas wizyty w Chinach podpisano umowę o współpracy między Wałbrzychem a miastem Tianjin oraz nawiązano kontakty z administracją rządową i przedsiębiorcami. Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa 17 firm z kapitałem azjatyckim. Łącznie przedsiębiorcy zainwestowali ponad 5 miliardów złotych i zatrudnili ponad 4,5 tysiąca osób. W misji uczestniczyli m.in. Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark, Andrzej Kosiur, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha i Beata Morska-Słaniewska, prezydent Świdnicy. To był wyjazd w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską. Komisja Europejska wybrała 3 regiony w Europie, w tym właśnie Dolny Śląsk, jako takie pilotażowe regiony, która będzie wspierała w nawiązywaniu współpracy z Chinami. Chiny posiadają najszybciej rozwijającą się gospodarkę na świecie. Są również największym eksporterem oraz drugim pod względem wielkości importerem. Delegacja z Dolnego Śląska spotkała się z przedstawicielami administracji rządowej oraz przedsiębiorcami w Pekinie, Tianjin oraz Kantonie. Miasto Wałbrzych podpisało porozumienie o współpracy właśnie z jedną z dzielnic Tianjinu. Także to już jest jakiś wymierny efekt tego wyjazdu. Teraz będziemy zastanawiali się nad tym, jak to porozumienie wcielić w życie, jakie praktyczne działania podjąć. Jest dużo możliwości. Pod względem rozwoju, liczby ludności, wielkości rynku zbytu Azja jest jednym z najatrakcyjniejszych gospodarczo miejsc świata. Najwięcej inwestorów z krajów azjatyckich w Polsce pochodzi z Japonii, natomiast najbardziej perspektywiczni są inwestorzy chińscy. Dla azjatyckich przedsiębiorców bardzo ważny jest klimat inwestycyjny. Niewątpliwie rozmowy z chińskimi przedstawicielami administracji przebiegają w specyficzny sposób. Duże znaczenie ma tu odmienność kulturowa i specyfika chińskiego rynku. Na razie poznajemy się z administracją. I to jest też ta specyfika Chin. Tam jest ten krok niezbędny. U nas przedsiębiorcy dogadują się między sobą, decydują względy wyłącznie biznesowe. We współpracy z Chinami są brane pod uwagę różne inne aspekty również. Biznesowe są na którymś miejscu. Jak porównamy ofertę stref specjalnych, stref w Chinach i ofertę naszą, no to one są właściwie lata świetlne od siebie odległe, dlatego że dla przykładów jednej ze stref chińskich usłyszeliśmy o tym, że firmy nie płacą podatku dochodowego przez 2 lata, przez kolejne 3 lata płacą 50% należnego podatku. Strefa zapewnia tym przedsiębiorcom w pełni przygotowane działki, przygotowane za pieniądze publiczne, bo pytaliśmy o to, kto to finansuje. Zapewnia dojazd autobusowy pracownikom, zapewnia szkołę zawodową, zapewnia hotele, restauracje. I to wszystko jest finansowane z pieniędzy publicznych, ponieważ tam nie ma tematu pomocy publicznej. Natomiast my, funkcjonując w Unii Europejskiej, musimy się liczyć z ograniczeniami, jakie narzuca Komisja Europejska na kraje członkowskie w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dlatego nigdy nie będziemy w stanie zaoferować chińskim przedsiębiorcom takich warunków, jakie mają na rynku lokalnym. Niewątpliwym atutem dla azjatyckich partnerów jest położenie, a Polska jest największym rynkiem Europy Środkowej. Jest również członkiem Unii Europejskiej, co sprawi, że inwestycje w Polsce i wytworzone tu produkty mogą trafiać na rynki całej Unii Europejskiej. Nie możemy z nimi konkurować kosztami. Koszty pracy tam są zdecydowanie niższe. Czy możemy konkurować technologiami? To już też nie jest wcale takie oczywiste. Rozwiązania technologiczne, które widzieliśmy, czy to w firmach, które odwiedziliśmy, nie wszystkich oczywiście, ale w niektórych, czy w parkach technologicznych, które oglądaliśmy, nie odbiegają od rozwiązań stosowanych u nas. Także tu, na tym polu ta konkurencja też nie jest już taka oczywista. Także rzeczywiście nie widzę specjalnie innych obszarów, które mogłyby być atrakcyjne dla przedsiębiorców chińskich i przekonać ich do tego, żeby lokować produkcję tutaj, poza właśnie tym jednym. Jeżeli ktoś produkuje na rynek Unii Europejskiej, to dobrze jest wtedy ulokować ten zakład tutaj. Wyjazd był sfinansowany przez Komisję Europejską. Dolny Śląsk został wybrany jako jeden z uczestników pilotażowego programu nawiązywania stosunków gospodarczych z Chinami.
Z tego województwa pochodzi aż 40% polskiego eksportu do państwa środka. Dolny Śląsk wynik zawdzięcza nie tylko dzięki spółce KGHM, ale również dzięki fabrykom produkującym chemię budowlaną czy elementy wyposażenia samochodów, m.in. firmie Faurecja działającej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Biuro Lokalowe Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu alarmuje, że dług z tytułu niepłaconych czynszów urósł do ponad 110 milionów złotych. Nie płaci blisko 40% najemców lokali, a 4,5 tysiąca mieszkań zajętych jest nielegalnie. Biuro Lokalowe tłumaczy, że to kwestia zwykłej ludzkiej biedy, bo sprawa dotyczy w znacznej mierze najstarszych dzielnic Wałbrzycha. Białego Kamienia, Sobięcina, Szczawienka, Starego Zdroju, ale także i Śródmieścia. Inna sprawa, że część tak zwanych zasobów lokalowych jest w opłakanym stanie. Odrapane z tynków elewacje, przeciekające dachy, zagrzebione pomieszczenia, zalane piwnice. Nieremontowane latami kamienice pozostawiają wiele do życzenia, a jakość życia w takich budynkach jest nieadekwatna do wysokości czynszu. Niedawno zajmowaliśmy się sprawą pana Alojzego, który od lat 90. żył z dziurą w dachu i musiał wyłączać jedno z pomieszczeń zupełnie z użycia. W ramach protestu i bezsilności przestał płacić czynsz. W konsekwencji dostał eksmisję z prawem do lokalu zastępczego, ale ta już od 14 lat jest niewykonywalna. A takich sytuacji jak u pana Alojzego w Wałbrzychu jest 770. Urząd Miasta czasami dochodzi do ugody z mieszkańcami w ramach programu Odpracuj swój dług, ale wartość odzyskanych pieniędzy w formie świadczeń rzeczowych w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 780 tysięcy. To 1/6 tego, co miasto wypłaciło jako zapomogę. Do tej sprawy wkrótce będziemy wracać, pytając o politykę lokalową w Wałbrzychu na najbliższe lata i najważniejsze, jak załatać tę dziurę w budżecie miasta. 1 kwietnia rusza kwalifikacja wojskowa dla rocznika 1996. Urząd Miasta Wałbrzycha przypomina, że stawiennictwo jest obowiązkowe, a na tych, którzy nie zgłoszą się na wezwanie, mogą zostać nałożone kary. Jak każdego roku młodzi mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, muszą stawić się w określonym miejscu i czasie do kwalifikacji wojskowej. Oraz ci, którzy urodzili się wcześniej, ale nie odbyli kwalifikacji, a mamy takich osób 270, będą wzywani do stawienia się na ulicę Matejki 3 na obowiązkową kwalifikację wojskową. Do każdego objętego tym obowiązkiem będą dostarczane przez doręczyciela specjalne wezwania na adres domowy. Osoby, które nie stawią się na obowiązkową kwalifikację wojskową, mogą być doprowadzone na tę kwalifikację przez policję oraz może być na nie nałożona kara grzywny. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia objętych obowiązkiem kwalifikacji do stawiennictwa przed komisją lekarską, ponieważ o jej przebiegu informują również rozwieszane obwieszczenia. Ci, którzy zgłaszają się po raz pierwszy, mają obowiązek przedstawić wezwanie, dowód osobisty, zdjęcie w wymiarach 3x4 cm, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia, także dokumenty dotyczące stanu zdrowia. Tam w tym wezwaniu jest dokładnie napisane, jakie są to grzywny, w zależności od tego, bo nie ma obowiązku nakładania tej grzywny, ale jest taka możliwość, prezydent może nałożyć. Do kwalifikacji mogą także stawić się ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeśli ukończyły co najmniej 18 rok życia. Na terenie Wałbrzycha kwalifikacja potrwa do końca kwietnia. Zapraszam Państwa w najbliższą niedzielę o godzinie 12.30 do Teatru Lalki i Aktora Wałbrzychu na spektakl Władca Skarpetek. Władca Skarpetek, historia małego Jasia, który nie do końca miał porządek w swoim pokoju. Zapraszam dorosłych, dzieci. Może dzieci wyniosą z tego jakieś wartości, jakieś przemyślenia. Spektakl jest bardzo ważnym dla naszego teatru w ostatnim czasie. Jest nagradzany, jeździmy z nim na wiele festiwali, także myślę, że Wałbrzyszanie powinni zobaczyć ten spektakl i na pewno się nie zawiodą. Zapraszam serdecznie. Koniec karnawału, ostatki, tłusty czwartek, walentynki. Tyle atrakcji, a ja Państwa namawiam jak zwykle do przyjścia do teatru, bo mamy również dla Państwa wypasiony weekend. Zaczynamy już w tłusty czwartek pokazem dwóch spektakli. Najpierw o godzinie 18:00 stand-up Wielcy Inni Jezus Gombrowicz-Osiecka w wykonaniu Mirki Żak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I od tej pory to jest jego problem. Zapytał mnie raz kolega na wieczorku autorskim Witold, czy ty kiedykolwiek byłeś zdrowy? Odpowiedziałem, że raz tak przez 3 minuty i wolałbym tego nie powtarzać. Wszyscy mężczyźni mojego życia, ostatecznie Jeremi, tam Przybora, nie wiem, tam Daniel, jak już ostatecznie zbierali się do wyjścia, zawsze pytali się, Agnieszka, co ja mogę dla ciebie jeszcze zrobić? Zabić. A o 19.30 z kolei zapraszam na najnowszy spektakl Goodnight Cowboy
w reżyserii Kuby Kowalskiego. Opowieść o młodym mężczyźnie, który wyrusza w wielki świat w poszukiwaniu własnej tożsamości. Czy ją odnajdzie? Zapraszam na godzinę 19:30. Czwartek, jak i w piątek, bo te spektakle, o których mówiłam, że gramy w czwartek, zapraszam również na piątek. A w walentynki mamy propozycję nie do odrzucenia, o miłości, komedia liryczna dla osób w każdym wieku. Przyszedł mężczyzna do kobiety. Zapraszam na godzinę 19 w sobotę, a 18 w niedzielę na spektakl Przyszedł mężczyzna do kobiety, realizowany w ramach Wałbrzyskiej Sceny Inicjatyw Aktorskich. Grają Irena Wójcik i Piotr Tokarz. Wiele godzin praktycznych szkoleń, mnóstwo atrakcji, a także specjalna koalicja na rzecz bezpieczeństwa. To wszystko szykuje Akademia Bezpiecznej Jazdy Piotra Staczukowskiego w związku z jubileuszową 10. edycją kampanii społecznej konkursu Bezpieczny Kierowca. Pierwszy otwarty kurs z doskonalenia techniki jazdy zaplanowany jest już na najbliższą sobotę, na 14 lutego. Później, już tradycyjnie dla pań, moje bardzo ulubione szkolenie, gdzie rzeczywiście spotykamy się z taką dużą ekspresją, że tak powiem, tych ćwiczeń i w ogóle spotkania z paniami są rzeczywiście tam bardzo miłe i wesołe. No i później mamy też spotkanie, które już niestety będzie troszkę trudniejsze, bo jak udowodnić panu, że jednak nie jest taki macza za kierownicą, czyli spotkanie pod koniec marca głównie dla panów. Konkurs Bezpieczny Kierowca to cykl bezpłatnych szkoleń, których celem jest praktyczne i teoretyczne podniesienie umiejętności kierowców. Każde szkolenie kończą eliminację do wielkiego finału. W ostatecznej rywalizacji zwycięzca otrzymuje tytuł Bezpiecznego Kierowcy Roku. W przedsięwzięciu każdego roku bezpłatnie bierze udział około 200 osób. Każdego roku udaje się przeprowadzić prawie 6-miesięczną kampanię, w której bezpłatnie przeszkolono już blisko 2000 kierowców. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.